Witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Ferytus, a to jest kolejny odcinek z Hearthstone'a. Niestety poprzednią arenę nagrałem końcówkę, był wynik 6-3. Nagrałem końcówkę, ale coś nie wyszło i po prostu w sensie w jakości. No niestety nie wrzuciłem wam tego, bo po prostu nie chciałem. Jak widać mam green screen. Tutaj od moich przyjaciołów na 18 mi kupili, halo halo. Ci, którzy zostawili filmik, między innymi. Tok, tok. Ale widzicie, tak wyglądam. Troszeczkę moja kamerka jest słaba. I troszeczkę mam takie oświetlenie w pokoju, no. Co sobie do życzenia wiele daje. Dlatego troszeczkę będzie czasami takie piksele widać. Może jeszcze to poprawię do następnego odcinka. Zobaczymy. Dobrze, więc idziemy z arenką nową. Startujemy z nową arenką. Mam nadzieję, że to będzie 12 wygranych. Zobaczymy. Kim ja chcę grać? Ja kogo mam zadania, może tak. Może wymienię to 40. Dowolną klasą, ok. I paladyn. No, paladynem nie chcę, bo paladyna już paladyn niedawno był. Każda z tych klas, z każdej z tych klas nie było też dawno. Ale wydaje mi się, że Malfuriona nie było najdawniej, jak mi się wydaje. Ok. No, tutaj bardzo podobni swoją drogą. Tutaj obydwie znak Sramas, to nie. No Śluzożer wygrywa, jak na razie, bo tam Śluzożer jest bardzo denerwujący. To plugastwo może nas zabić, może zabić nasze stworki, więc nie jest. Jest sytuacyjny, wymaga od nas tego, żebyśmy nie mieli rozbudowanego stołu. A to trzecie to już nie pamiętam, ale nie było za dobre. Golem zbożowy jest bardzo sticky minionem, czyli takim, który zatrzymuje się na stole długo, bo pozostawia po sobie coś, tak samo jak Shredder. Księżycowy ogień nie jest najgorszy, ale no, w tym wypadku przegrywa na pewno. Druid szponów zawsze jest spoko, bo mamy tutaj dwie opcje, daje to nam więcej możliwości, więc ta karta jest bardzo przyjemna. No, tutaj to już trochę słabiej. Otóż Wilk Morski. No, kolejnej piątki jak na razie nie chcę brać, ale chyba najlepszy z tego zestawu. Może jeszcze uczestnik, no nie, tańczący miecze nie chce, żeby mój przeciwnik dobierał karty. To znaczy, statystyki ma fajne. Ja nie wiem, czy ja mam wybrać te... Ej, what the fuck? Myszka taka dziwna jest na tym, na ekranie. Okej. Okay. Dobra, trochę jest taka... what? Dobra, nie wiem, o co chodzi. Trochę jest w innym miejscu na filmie niż normalnie, ale okej. Okay. O, przepraszam, walnąłem mikrofon. Chyba pojedziemy z tańczącymi mieczami. Spróbujmy. Dajmy szansę tej karcie. Czyżby legendarki? Nie. O, to jest kolejna karta, która nam daje opcję. Jeśli wybierzemy szarżę, to ona jest jak Murloc 2 na 1 z szarżą. Bluegill Warrior, który jest swoją drogą fajny, bo nam daje dużo opcji. Znaczy za strajdowanie się z czymś. Lub stronnika z ukryciem, który po prostu też zostaje na bordzie, więc nie da się go tak łatwo pozbyć. Strażnik Srebrnej Luny. Nie przepadam za tą kartą. No i tyle. Ja osobiście nie przepadam za tą kartą. Przywódczyni kultu jest fenomenalna, gdy mamy dosyć dużo early game'u, moim zdaniem. A takowego nie mamy, dlatego wezmę druidkę. Coś dzisiaj dziwnie ścina. Kolejna karta, która nam daje opcję. I swoją drogą bardzo dobra karta. Szalony Alchemik. Nie jest zły w tej talii. No też nie jest zły w sumie w gruncie rzeczy. Ale on daje też opcje. Ale nie za bardzo go chcę, porównując do tych kart. A jako iż opiekun Gaju jest bardzo dobry tego wesna. Druid szponów, kolejny. No na pewno lepszy od nakręconego rycerza. Pazur pomaga fajnie wymienić się z... na początku z pierwszoturowymi dropami i drugoturowymi dropami. Bardzo fajny removal, ale w tym wypadku wolę druida szponów, bo on jest po prostu super. Znak natury, trog i murlok tyci płetw. Odpada, bo za 0, 1 na 1, no to super, ale nie ma synergii z murlokami, to po pierwsze. 1 na 1 nic nie robi, to po drugie. Trog może troszeczkę blokuje czary, czasami robi kłopoty, a tak to jest zwykły 2 na 3 zazwyczaj. Znak natury nie jest najgorszy, ale mamy trzy prowokacje w tej talii, z czego dwie jakby możliwe. O, combo.
Wyciszamy sobie tańczące miecze, nie jest to też złe combo. No to nie jest zła karta, ale w tym wypadku wolę Troga. Bo musimy mieć, do tamtej karty musimy mieć stronnika na stole. Technik z majsterkowa. No nie mam mechów. No ale te dwie karty statystykami nie powalają, dlatego go wezmę. Tyle, nie ma co się więcej rozgadywać. Wilczy jeździec. Czasami coś zabije, czasami jest ok, ale po prostu zwykła wymiana. Ale wolę te dwie karty, którą z tych dwóch. No, jako iż druid nie ma broni, to berserker prawdopodobnie prędzej jego umiejętność się sprawdzi niż tamtej piratki. Dziczały dzikun, generalnie fenomenalny drop. Pradawny cień nie jest zły, ale gdybym miał statystyki 4 na 7, to bym go wziął. Ale nie jest zły, ale go nie biorę. Tycia przebywaczka jest taka sobie. No 2 na 2 w drugiej turze nie jest za dobre, bo może zginąć od troga. Na przykład i trog jeszcze zostaje. A zdziczały dzikun w szóstej turze te 3 obrażenia może coś zabić, więc całkiem fenomenalny. Słabe statystyki, fajna umiejka. Rozbite 3 na 2 to słabo trochę, chociaż token druid, ale to tak tutaj się nie sprawdza na razie. Więc zombiak jest fajnym removalem na początek. Druid Kłów mamy raz, dwa, trzy, cztery bestie. To może być niezłe. Arcymag nie lubię tej karty. Już wolę ogra oczywiście o wiele bardziej. I szalejący worgel no nie jest za fajny. Znaczy jest okej, okay, no. I tyle. Jakie mam trzy trzecioturowe? Raz, dwa. Piątek już mam tak dużo, mam trzy. Ale chyba spróbuję z druidem. No właśnie, u druida celujemy w wielkie moby. Więc to jest to. O, fail. Patrzcie się. Ja wam tu teraz zrobię się, pobawię. Pomogę. O, bierzmy to. O. A trochę ten green screen na przybliżeniu jeszcze gorzej wygląda. Nie green screen, tylko kamerka. Tak. No, jest słaba, ale jak na razie taka powinna wystarczyć. Może później zainwestuję w lepszą. Albo lepsze troszeczkę oświetlenie. No to też jest softboxy jakieś i tak dalej. To też może być. Jak na razie problem, ale to zobaczymy. Żelaznokory obrońca. No, na razie wygrywa, bo mamy raz, dwa, trzy drugoturowe dropy. Mamy dosyć drogi deck, ale żelaznokory obrońca jest bardzo dobry i sprawia wielkie problemy. Sam wiem, grając przeciwko druidom na arenie i ogólnie. No, technik, nie mamy smoków. Zdrawiający dotyk jest dobry na to, jak to się aktywuje. No i potem już coraz mniej. Chyba technik. Liczmy na smoki, dobre. Bestia. Ale gniew. Gniew jest tak super. No to odpada oczywiście, bo ma jedne życia. Więc ginie od dużej ilości tych. Ej, halo, coś tu się stało. Halo. Jakieś takie zielonkawe te. Chwila. Muszą zniknąć. Ło! Dobra. Nie było tego. No gdzie? Bo removal, zawsze spoko. Bestia. Słabe i słabe moim zdaniem. Wezmę bestię. Bestia. Trójka dobra i tam piątka nie, dwójka. Dobra. Arcymag. Kwaldir. Kwaldir jest zwykle siódmoturowym dropem. Bo zazwyczaj go chcę zagrać z inspiracją. I ryzykantka. No wezmę z Kwaldira, bo najbardziej mi się podoba. Dziki ryk. No jak na razie on jest fenomenalny. Reszta, no taka średnia. Kolejny taki, a może dobór, dosyć słaby dobór, bo daje przeciwnikowi. Spróbuję z rumakiem kolejnym albo sabotażystą. Spróbuję z sabotażystą. Potrzebujemy drowu, doboru. To nie jest aż takie złe, to jest z tym combo. Gdybyśmy mieli mechy, to z tym trochę, czasami. No tak to z niczym, no to odpada. Pradawny cień. Potrzebujemy drowu, ale nie takiego, ludzie. No to szósteczkę sobie weźmiemy. Swoją drogą całkiem okej. Bardzo dobra piątka czy dwójka? To jest bestia, wezmę dwójkę. Piątek już też mam dosyć dużo. Kolejne takie? To jest dobre w sumie z tym. Z tym.
Z tym. Interesujące, spróbujmy. Tygrys. Wolę od gladiatorki, tak szczerze. Kolejny taki, czemu nie? Czwóreczka całkiem spoko. To dobiera karty przeciwnika i tego nie chcemy. A bomber jest losowy, ale nie jest zły. Kałużniak czy zbieracz? No drołu potrzebujemy, no to zbieracz. No dwójek mamy raz. Podliczmy do niego też trochę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. To jest wystarczająco. Znak natury może się przydać. Weźmy znak natury. No i o kurde, drołu potrzebujemy. Drzewiec wojny jest fenomenalny. Gryznie olbrzym nie. To albo to. Mamy tylko jeden dobór. Musimy wziąć dobór. Lecimy z tą areną. Pęk. Pom, 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 pom. Kliknę to. Czekajcie. Fail, bo się ścięło coś. Się teraz będę bawił jak taki ten dziecko, które dostało nową zabawkę. Graj first na telefonie, tablecie, komputerze. Korzystaj z tej samej kolekcji kart na każdym urządzeniu. Czekajcie. I... Piup! Boże. Dobra, nieważne, tego nie było. Pięknie. Pierwsza, druga... O, tygrys, dobrze, że wziąłem ponad gladiatorkę, bo to jest fajne. Z kombo z druidem tych kłów. Bo on się w ukryciu stoi, więc no... Spoko. Go w czwartej turze jest spoko zagrać. Co się jeszcze na trzecim turze by się przydało? Na piątą też, spoko. Coś cina, nie wiem czemu. Co mam w tle włączonego? W sumie to nic. Nie wiem, o co chodzi. Karabeusz, a to spoko. Znaczy... Szaman ma bardzo dobre trzecioturowe... Okej, okay, może być. Szaman ma bardzo dobre trzecioturowe dropy. Więc... No nie wiem, czy tak może być. Poczekajcie, bo coś mi tutaj... Coś mi tutaj nie działa. Jakby siedmiam. Coś przycina, nie wiem czemu. Ja to... Wow, really? Ale wiecie, że to jest bardzo antytempo zagranie, moim zdaniem. I to jest... Generalnie on już rip, możemy mu już powiedzieć. Bo generalnie on teraz przez te trzy... Pierwsze tury są najważniejsze tak naprawdę na arenie. Kto wygra pierwszy ten, to raczej się to kończy późniejszą wygraną całej gry. Bo jak macie kontrolę stołu od początku, to to jest... No, może mogą teraz naprawić mu ten, mógł przyjść ten 3x4. Okej, okay, pierwszy raz zagrywam tą kartę w ogóle, ale okej. Okay. Mógł dostać burzę, więc nie chcę go ranić. Nie chcę go ranić do jeden, bo mógł dostać burzę ze skarabeuszy, a miał ich dwóch, no to miał je dwa skarabeusze, więc no. Więc nie. Burzę z piorunami, czy jak to się tam nazywa, zatrzymany. Co dodaje od 2 do 3 obrażeń całemu stołowi przeciwnika, nie? Macie totemy? Nie wiem, czy macie totemy. A my sobie zagramy... Takie. Takie. Jak się z tym wymienimy? Może się nie wymieniajmy? Możemy teraz w sumie już smorkować, bo wiecie. Bo mamy tutaj dosyć agresywny stół. Ta myszka mnie denerwuje, patrzcie, jest... Mam teraz myszkę normalnie, ja widzę. W grze. Na zombiaku. O, widzicie, mówiłem. Na zombiaku. A wy to widzicie na tej agonii, czy coś, tak jak patrzę na tutaj ekran. What the fuck, ble. Niestety się hilną. Ale co nie zmienia faktu, że jeśli wygram Jousta... Okej, okay, nieważne. Mogłem jeszcze... Kurze, szkoda, mogłem to sprawić. On chyba nie miał szans. Generalnie miał przeciążenie i tak dalej. No to co, jedziemy jeszcze z jedną grą, bo to była szybka gra. Swoją drogą, bardzo szybka gra. W ogóle też słuchawki tutaj dostałam od też przyjaciół z gimnazjum, kimskina od przyjaciół z aktualnych z tej klasy, z technikum. To tacy przyjaciele serdeczni. Co puszczali moje filmy na
jak była impreza i tam był taki od mojej siostry komputer i tam była muzyka puszczana i ten, dobra, drugoturowe dropy sobie zostawimy. I tam puszczali moje filmy w pewnym momencie. No, bardzo śmieszne. Żałośni ludzie. Co? Ja oczywiście żartuję. No, spoko, zagrywamy sobie Huge Toady. Chociaż mógłbym rozważyć ją w ukryciu. Też. Frostbolt, nie? Po cupu. Bulk. To jest fajne, bo ta wielka ropucha może dostać plus 4 do HP-ków. No zazwyczaj się to plus 4 do HP-ków używa. Okej. W ogóle jakby się ktoś zastanawiał, że używam... Czekajcie, o, tego... Kart... O, dawaj mi tą kartę. Tego kartbaku. Po prostu... Dobra, zagramy, żeby wypełnić manę. Ponieważ... Nie jest domyślny Hearthstone'a. Jakoś mi nigdy nie zależało na tych kartbakach bardzo. A mam ich dużo, ale... Tak, nie chcę zbytnio... Przeżywać. Co teraz zagrywamy? Innego. Idę do mojej przyczyny. Wiecie co pięknego, bo to może mieć 3 obrażenia, to może się przydać. No i to też jest draw, więc my mamy 3 chyba dobory w tej talii. Okej. Coś nie slow zagranie. Dogrywamy to, żeby on nam przeżył, on może mieć jeszcze większy value, dogrywamy go. Przecież tak nie będzie miał większego value w sumie. A ten miecz może się jeszcze wymienić z paroma rzeczami, więc... Okej, no on na razie zabił 2 karty, sam miecz też zajął w sumie 2 karty. I pingnięcia 2, no to jest spoko. Tak naprawdę 3, 5, 7, jeszcze kolejne ten... 9 many ten miecz ten. A sam kosztował 6, więc w sumie chyba opłacalne. Belcher. I think... Nie no, tak zrobimy. Zaoszczędzimy gniew, bo tutaj jest fajna wymiana, nie? Dla nas w sensie. Czekajcie. Twoja matka była murlakiem! Nie, zepsuło się, halo, naprawiaj się już. What the fuck? Twoja matka była murlokiem, tak? To jest dobre. Węg, 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 węg. Co tu Podoba ci się moja nowa receptura. Kogo mam zabić? Zagramy to, bo to jest fajne. Z tym. I Flame Strike nie boli teraz. No, zagrałem tak. No to było pewne, że zagram za jeden wybiorę, żeby dobrać, bo teraz mam mało kart, nie?
i Kraken. Spoko, bo aż w sumie to tak... Znaczy, okej. Dobra, jest okej. Bo zagrywam sobie... Znaczy teraz Flame Strike może zaboleć, więc nie mogę się za bardzo wystawić. Oczywiście się wymieniamy. I jako już Flame Strike może być, to zagram sobie go. Mamy tu w sumie pomiędzy którymś, żeby Cone of Cold nie bolało. Znaczy i tak będzie w sumie boleć. No, bez różnicy. Blizzard albo Flame Strike trochę będzie boleć. Blizzard. No jakby to teraz, kurde, Savage Roar było. To było świetne. To go zagrywamy po prostu. Ale bez niego, bo w sumie... Zagrywamy go tak, żeby Flame Strike nie bolał, żeby nie zabijał tu dwóch kreatur. Go nie dogrywamy. I jedziemy. Odcinek się trochę przedłużył, bo dwie gry zdążyliśmy pozagrać. Znaczy, no, jeszcze nie dokończyłem tej drugiej, nie dokończyliśmy, ale to tam... Ale who cares? Fuck you. Fuck you. Okej, zbieram, wszystko zagrywam teraz. Wszystko zagrywam i lecimy w twarz. No bo w co innego możemy. No to jest trochę irytujące, bo to się fajnie wymienia. Ale mając ten dziki ryk na ręce, może to nam się jeszcze opłacić. Chociaż pewnie zostanie mi na stole tylko on, jeśli on w ogóle zostanie. On ma więcej kart. Ja dobiorę z tego prawdopodobnie, jeśli mi z tego nie wyciszy. Jedną jeszcze sam. Ogólnie jedną dobiorę. Nie, stary, nie. Okej. Okay. Faworki. I to sobie zagrywamy sobie wszystko. Lecimy za 3 w face'a. Gdzie są moi ci? A Ironbark, protektorzy. W sumie to teraz late game powinniśmy dostawać. Oto była taka dla niego mało opłacalna wymiana. Really? Będzie miał 5, a będę miał 3 z tego. Mogę go zabić, gruncie rzeczy. O. Zrobimy tak. Czy chcę mu w 8 władować? A może i chcę, może i YOLO zagrajmy. Jeśli ma Flame Strike, to no... Przegrałem prawdopodobnie. Ale spróbujmy tak, nie? Dobrze. No my sobie teraz to zabijemy. GG. Nie GG. Teraz zabijemy sobie to. Oczywiście... Może nie chcę, żeby dobierał... A w sumie zresztą. Tak. Zrobimy tak. W takiej formie nie będziemy szarżować, bo po co? Znaczy w sumie to miałoby sens, w sumie trochę. Ale, no nie, no wolę tak, bezpieczniej się czuję wtedy. Chciałbym się jakby siebie zabił, nie? Jeszcze jeden cios w siebie i było śmiesznie. Co dobiorę teraz zależy. Okej. Okay. Oczywiście lecimy face'a. Bo ja w kolejnej turze z samego Hero Power mam tego. I okej. Okay. Teraz zależy co dobierze, bo możemy teraz dobrać w sumie... Dwie karty jeszcze poza tym co dobrał. No trochę tych opcji jest. Ale mało many w sumie. Tyle kart. Chcesz to? Ice Block. Pewnie. Nie masz, pewnie on jest always lucky, ma Ice Blocka. Albo Ice Barrierę, chociaż Ice Barrierę mu nic nie daje. Tak jakby.
GG? Halo. GG? Dobre zagranie. Bang bang. Teraz sobie mogę założyć okulary. Na okulary i nie zapomnijcie o kciuku w górę, komentarzu i subskrypcji. Cześć wam, na razie, papa, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!